Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rivik, a dziś pokonamy sobie King Slime'a, czyli pierwszego bossa, z jakim się będziemy mierzyć. Zapraszam do oglądania. Przed chwilą właśnie zbierałem drewno, bo szykowałem platformę na walkę z Ace of Cthulhu. Aczkolwiek chyba tego bossa sobie dzisiaj nie pokonamy. Pokonamy za to King Slime'a. Ponieważ właśnie pojawił się taki event jak deszcz slime'ów, czyli po prostu z nieba zaczynają spadać slime'y. Jak sami widzicie. Podczas tego eventu po pokonaniu 150 slime'ów pojawi się King Slime, czyli faktycznie najłatwiejszy boss, jaki może nam się pojawić. Bo mówiłem, że Ace of Cthulhu jest pierwszym bossem, z jakim się mierzymy, i to jest trochę nieprawda, bo pierwszym bossem jest zazwyczaj King Slime. Dobra, w ogóle z drzewa, zapomniałem wam powiedzieć, że z drzew czasami spadają monety oraz różnego typu owoce. Na przykład mi spadło przed chwilą cytryna i jabłko. Niewielkie ulepszenie wszystkich statystyk, jak widzicie. Zjedzmy sobie może takie. To jest po prostu, mamy na jedzenie, niewielkie ulepszenie wszystkich statystyk, czyli po 2 punkty we wszystko, czyli 2% w atak, 2% w szybkość ataku, 2 punkty w obronę, 2% w szybkość poruszania się i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę się w ten sposób właśnie ulepszymy. King Slime raczej nie będzie dla nas problemem, aczkolwiek sami zobaczycie, z czym to się je i jak to wygląda. O, mikstura górnictwa. W sumie ten event jest o tyle spoko, że w tych slime'ach czasami właśnie różnego typu itemy możemy znaleźć. Na przykład taką miksturę górnictwa, która jest w sumie dość przydatna. A więc jednak na Ace of Cthulhu sobie jeszcze troszeczkę, widzicie, poczekamy. A na razie musimy pokonać King Slime'a, który będzie naszym pierwszym bossem. Dobra, ale go trafiłem, widzieliście? Dobra, zaraz zaczną spadać kolejne slimy. Widzicie, tutaj mamy tło, na którym mnóstwo tych slimów z nieba spada. W ogóle też mi się strasznie podoba to, że z odcinka na odcinek coraz tych budowli tu jest coraz więcej, jak widzicie. Coraz bardziej się rozwijamy. Co odcinek to mamy coraz więcej praktycznie tego wszystkiego. W zielony mamy sztandar zielonego slime'a, dlatego sobie go tu powiesimy, żeby być troszeczkę przed nimi odporniejsi. Co prawda szlamy zielone dla nas nie stawiają problemu, aczkolwiek stawiając ten sztandar w tym momencie będziemy je praktycznie one-shotować. Ile w ogóle mam strzał? 812. Tyle powinno starczyć na pokonanie King Slime'a. Dobra. Jeszcze kilka szlamów i będziemy mieli to już za sobą. Zaraz nam się powinien pojawić. No, prawdopodobnie nawet setki jeszcze ich nie pokonałem. Chociaż w sumie kolejny sztandar niebieskiego szlamu. Jakby co, te efekty się na siebie nie nakładają. To nie tak, że jak postawię sobie dwa te sztandary niebieskiego szlamu, to będą one dużo, będę miał jakby podwójny ten efekt. Tyle tylko, że po prostu będą sobie wisieć dwa. Dobra. Ile złota w ogóle już znaleźliśmy. Znowu dwie złote monety nam, widzę, ze szlamu wypadły, tak jak w pierwszym odcinku. O, i ruda platyna, 13 sztuk. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Kto wie, może nam się uda nazbierać na łuk z platyny. Dobra. Ile jeszcze tych szlamów? Dobra. Jeszcze kilka szlamów i zaraz się powinien właśnie pojawić nasz King Slime, król szlamów. Nie, dobra, musimy ich jeszcze, widzę, troszkę załatwić, bo
Trochę nam to, widzę, zajmuje jeszcze. Szkoda, że nie ma jakiegoś właśnie licznika podczas tego eventu, żebyśmy wiedzieli jeszcze, ile jeszcze szlamów zostało do końca. Slimeów. Ała. Te slime, jak widzicie, nam prawie nic nie zadają, bo mamy mega wytrzymałą zbroję i te sztandary jeszcze koło siebie. A na początku, jak dobrze pamiętacie, zadawały nam nawet po 15. King Slime właśnie się, jak widzicie, pojawił. To jest olbrzymi slime z koroną na głowie, no bo w sumie King. Ubicie go może troszeczkę nam zająć, bo jak widzicie, ma właśnie dość spory pasek. Ała, ile on nam zadaje! Myślałem, że to będzie dużo prostsze, a widzę, że on, mimo że mamy tą zbroję, zadaje nam aż po 30 parę. Mimo że to jest tryb normalny. Kurde, aż tyle? Dobra, walimy w niego. Jak widzicie, jeśli ma do nas zbyt długi zasięg, żeby się do nas dostać, to będzie po prostu się do nas teleportował. O, serduszka, bym sobie je wziął z chęcią. On, jak widzicie, co drugi skok robi właśnie taki mega wysoki. Kurde, szkoda, że udało sobie radę. Bo z tego, co widzę, nam zadaje całkiem sporo. Ała! Zaraz, niby się, widzę, tutaj wepchniemy do tych jaskiń. Pomocy! Ała, mocno obrywamy. Ej, no jak mnie zabije King Slime, to będzie straszna porażka. Nie wiedziałem, że on zadaje aż tyle punktów zdrowia, wiecie? Dawniej chyba zadawał trochę mniej. No, pomyliłem się, jednak King Slime nie jest najłatwiejszym bossem. Najłatwiejszym bossem jest Ace of Cthulhu. Ała! Jakbym wiedział, że jest aż taki mocny, bym sobie troszkę lepsze mikstury przygotował na niego. Dobra, już niedużo mu zdrowia zostało, 1/3. Teraz zrobi taki właśnie wysoki skok, to mamy szansę się wrócić. Ile tu slime'ów jest? Najgorsze są właśnie te slime'y, bo one nas, widzę, będą tutaj blokować mocno. O, właśnie kiedy uszkadzamy King Slime'a, ranimy go, to wyskakują z niego właśnie takie małe slime'y. Kurde, mam trochę nie. Jestem trochę na niego nieprzygotowany, przyznam. Tą mecą może go troszkę spróbuję pojechać, ale widzę, że najlepsze są właśnie broni dystansowe, bo trzymanie się z daleka od bossa jest chyba najlepszy sposób na zwycięstwo. Ała. Trochę wrócić, bo zaraz nas tutaj zepchnie na kranie z mapy. Dobrze, jesteśmy tacy mobilni, to... O, mikstura, widzę, wypadła nowa. Mikstura żelaznej skóry. Zaraz wam powiem, co to troszkę służy. O, slime mi uratował, bo mnie przepchnął trochę. Ledwo żywy. Ała, no i niestety przegraliśmy. No niestety. Kurde, że przegraliśmy z King Slime'em, to jest porażka totalna. O nie, tak się, kolego, nie będziemy bawić. Muszę go spróbować pokonać jeszcze raz. Niestety szlamy przestały nam spadać z nieba, aczkolwiek jest inny sposób na przywołanie King Slime'a. Do tego będzie potrzebował kilku sztuk złota, których chyba mi niestety braknie. Mam nadzieję, że nie. Ponieważ jesteśmy w stanie przywołać przedmiot, dzięki któremu możemy przywołać King Slime'a. Tylko do tego byśmy potrzebowali, zaraz wam powiem czego. To bym chciał i... Nie tak. Najpierw szlam musimy tu położyć. I żeby wykonać przywoływaczkę slime'a, potrzebowalibyśmy złotej korony i 20 szlamów. A z czego wykonać złotą koronę? Z 5 sztuk złota i 1 rubinu, więc sobie z tym na luzie możemy poradzić. Tyle tylko, że nie wykonujemy tego przy sobie, jakby w swoim dostępnym asortymencie. Musimy to wykonać w specjalnym miejscu, którym jest demoniczny ołtarz, znajdujący się w podziemiach zepsucia, gdzie zaraz się udamy. Najpierw rzecz jasna muszę sobie zrobić 1 złotą koronę. Tam też musimy się teraz udać.
Po dotarciu na właśnie biom zepsucia musimy teraz zejść do jednej z tych dziur głębokich. O właśnie, do na przykład tak, chociaż nie, to nie jest ta. Dobra, chodziło mi o tą tutaj, w tym miejscu. Rzućmy sobie gdzieś tam glow sticka, żebyśmy coś widzieli. Aha, czyli ta dziura jest pusta, to nieważne, tu nic nie ma. Musimy się teraz tam wydostać, bo że mam ten hak, to dzięki niemu jest dużo łatwiej się właśnie poruszać. Tu chyba jest jakieś głębsze zejście, tak mi się wydaje. Nie, też pusto. Dobra. To jest jakaś w ogóle gwiazda. Dobra, zbierzmy ją sobie. Tu dalej jest kolejny dół. Tu gdzieś powinno być właśnie zejście do korabszynowej jaskini, które chyba znajduje się właśnie w tym miejscu, tak mi się może wydaje. Bo w sumie jak trafiliśmy na dwa puste doły, to może w tym chociaż trzecim faktycznie znajdziemy to, czego szukamy. Najpierw to muszę się z tymi uporać, z tymi pożeraczami. Ale by tłuką. Dobra. Kurde, ale ich tu dużo się nazbierało, widzę, kiedy ich nie potrzeba. Dobra. O, dostaliśmy, patrzcie, starożytny hełm cienia. To jest część zbroi, która ma szansę, malutką, maciupeńką szansę na wypadnięcie z takich właśnie oto pożeraczy dusz. Wypadł właśnie hełm do zestawu. I to jest zbroja jeszcze lepsza niż nasza złota, bo jak widzicie, zapewnia nam aż 6 punktów obrony, kiedy mamy sam hełm. Co w ogóle nam daje złota zbroja? 3 punkty obrony dodatkowe, jeśli mamy zestaw. Dobra. I chyba trafiliśmy na to, czego szukamy. O, gdzieś tu jest, widzę, pożeracz. Właśnie się przekłada taki wielki robot, jak widzicie. Jest gdzieś po prawej. Dobra, leży. Widzę kolejne pożeracze. Trafiłem nareszcie. Tak, ewidentnie to już będzie chyba... Nie, znowu puste zejście. Tu ewentualnie jest jakieś przejście, ale musielibyśmy mieć bomby, żeby się tu dostać. I tu są właśnie te ołtarze, o których wam mówiłem. Tylko musimy się teraz jakoś tam dostać. Tu nie ma żadnego zejścia. Tu ewentualnie można by się przekopać, jakoś tu dostać. Chociaż może nasz... Nie, nasz patynowy kilow jest zbyt słaby, żeby to przekopać, tak jak myślałem. Kurde, jakbym tak wiedział, to wziąłbym ze sobą trochę bomb. Dobra, poczekajcie chwilę. Przekopałem się, idąc tutaj, przekopałem się tutaj i chyba będziemy mieli tutaj gotowe przejście chyba. Tak, dokładnie, mamy wejście do właśnie do cave'u korabszynowego. Kurde, jest znowu ten robal. Tu widzicie, też pokazuje mi na tym mierniku, że gdzieś tu jest krasnal. Dobra. Czy na pewno tu jest wejście? Kurde, no, mam jeszcze jakoś tam radę przekopać. Albo i nie. Nawet już niekoniecznie tego głównego cave'u, żebyśmy mieli dostęp do jakiegokolwiek ołtarza, ponieważ tylko jego potrzebuję w tym momencie, a nie samego cave'u faktycznie. Tu widzicie, jest właśnie jeden ołtarz, tylko muszę się jakoś teraz do niego dostać. Jakoś do niego właśnie dokopać. Tylko jak to zrobić? Jak tu wszędzie widzicie, ten właśnie zarażony kamień jest. A do domu mi się za bardzo po bomby nie chce wracać.
strasznie robię to na upartego, tak to mógłbym sobie na przykład wziąć 3-4 bomby i się po prostu tam po prostu wysadzić parę bloków. Ale tu chyba mamy gotowe przejście, tak mi się wydaje, na górę. Dobra. Chyba tak, chyba udało nam się w końcu dotrzeć tutaj. Tak, ewidentnie. I mamy taki oto ołtarz. Przy nim właśnie możemy utworzyć szlamową koronę, przy pomocy której możemy przywołać szlamowego króla. Króla szlamów lub King Slime'a. Dobra, wracamy do domu. Dzień już jest gotowy. Połączmy wszystkie właśnie rzeczy w skrzyniach. Mam przy sobie teraz miksturę żelaznej skóry, która zwiększa naszą obronę o 8 punktów. Chwastozgon, czyli roślina na corruption, którą też sobie tu wrzucamy. Mam jedno jabłko, troszeczkę lepsze mikstury leczenia, chyba że już wszystkie wypiłem, rzecz jasna. Weźmy ich sobie trochę. Weźmy też sobie może jedną miksturę regeneracji. I to chyba wszystko. Mógłbym jeszcze jakieś coś sobie dołożyć, ale też nie przesadzajmy. Nie spodziewałem się, że może być aż tak mocny ten King Slime, ale na pewno nie jest aż tak mocny, żeby Bóg się jak na niego przygotowywać. Teraz przynajmniej też nie ma deszczu slime'ów, to nic nam nie będzie przeszkadzać. A tą zbroję sobie kiedyś spróbuję uzbierać całą, tylko musimy tych pożeraczy bardzo dużo załatwić. To też jest jedna z najlepszych dostępnych właśnie w grze zbroi. Dobra, jemy to. To sobie pijemy, to pijemy. I idziemy na górę. Ile mam strzał? Mało. Ewentualnie z tych strzał błazna możemy sobie wykorzystać, bo mają trochę większe, mają troszeczkę większe obrażenia. Dobra, starczy. Przywołujemy go. I od razu zaczynamy do niego ładować. Dobra, ładujemy w niego. Przy okazji tych małych slime'ów będziemy się też trochę pozbywać. No właśnie, tych tutaj. Pozbądźmy się ich właśnie, bo one nam właśnie potem bardzo przeszkadzają. Ała. I tak miał wyglądać. Miałem nad nim przeskoczyć. Ja widzę, że mnie troszeczkę w tym uprzedził. Dobra, widzę, że on teraz dużo lepiej idzie. Bo razem powinniśmy go bez problemów pokonać, jeżeli nas coś zaraz nie zblokuje, znowu nie umrzemy. Muszę sobie przygotować właśnie kiedyś platformę do walki z tymi bossami, bo tak na gołej ziemi z nimi walczyć to też jest troszeczkę problem. Idzie mega, widzę, łatwo jak na razie. Wystarczy solidnie unikać jego ataków. No się widzę, co będzie co parę ataków też teleportować sam z siebie. Skończyły nam się strzały błazna, dlatego musimy strzelać teraz tymi zwykłymi. Dobra, już prawie leży. A zostało mu 500 punktów zdrowia niecałe. Dobra, już naprawdę niedużo zostało, nawet widzę, nawet jednej chyba potki będziemy musieli wypić. Wystarczy po prostu tak nie wpadać w te jego ataki, a wszystko będzie dobrze. Może go nawet tą trochę macą pobijać. No, elegancko go wykiwaliśmy. I zaraz ostatni cios tam został. No i pokonaliśmy naszego pierwszego bossa, którym jest King Slime. Dostaliśmy kilka fajnych rzeczy, a między innymi koszulę ninja, czyli jeden z setów dostępnych w grze. Możemy też dostać spodnie ninja oraz maskę ninja. One są troszeczkę chyba słabsze od tego złotego pancerza, mimo że mają całkiem sporo obrony. Mają fajne boosty, między innymi właśnie szanse na trafienie krytyczne zwiększone, mimo że złota zbroja tego nie ma. Mamy też coś takiego jak tężarka. Tężarka to jedna ze stacji, przy których możemy tworzyć meble, ogólnie przedmioty ze slime żelu. Aha, na przykład można zrobić coś takiego jak blok szlamu
którego możemy też robić inne rzeczy. Jak widzicie, szlamowy świecznik, szlamowa świeca. Możemy sobie zrobić cały dom ze slajmowych bloków. Na razie ja sobie tutaj to podkładam. Te sztandary też. Tą koszulę też do zbroi. Dostaliśmy też coś takiego jak szlamowy hak. Szlamowy hak jest troszeczkę lepszy od naszego ametystowego, ponieważ on po przyczepieniu ma chyba podobny zasięg, albo troszeczkę krótszy. Zaraz sobie sprawdzę. Jest chyba trochę szybszy. No, jest szybszy od niego. Stajmy sobie tak. Albo nawet trochę dalej. Po wystrzale hak dosięga do tego tutaj źdźbła trawy troszeczkę dalej, a nasz stary ametystowy chyba troszeczkę krótszy miał zasięg. No, ma trochę krótszy zasięg. Minimalnie chyba tam z jeden bloczek może niż ten slajmowy. Ponadto slajmowy jest dużo szybszy i ma taką fajną zdolność, że kiedy się do jakiejś przyczepimy, to możemy takie właśnie haki wystrzelić aż 3, jak widzicie. W ten sposób możemy się właśnie dzięki temu przemieszczać w fajny sposób. No i git. Mamy nowy fajny hak. Ten stary sobie odłóżmy właśnie do naszych akcesoriów. I no i co? Tym fajnym odcinkiem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, więc jak na razie będę musiał chyba odcinek z Ace of Cthulhu trochę przełożyć, bo pokonaliśmy pierwszego bossa, a na następnego pasowałoby też troszeczkę odcinków odłożyć. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Zapomniałem też powiedzieć, że z King Slime'a dropią aż 2 złote monety, więc całkiem fajnie. No, trochę tej kasy już mamy. Nie pozostaje mi nic innego, jak się już tylko z wami pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam również na mojego Discorda, którego link jak zwykle macie w opisie filmu. A ja się już z wami tylko mogę pożegnać, mówiąc jak to mam zwykle zwyczaj mawiać. Elo, elo.